Siemaneczko, ludziska, tutaj Pajter i zapraszam na kolejny odcineczek, jak widzicie, z Minecrafta, którego właśnie dawno nie było na moim kanale, ale to tylko dlatego, że mi się po prostu grać nie chciało. Ogólnie nie miałem ostatnio dużej ochoty co do grania, grałem praktycznie w CS-a, grałem jakieś takie inne różne gry, które w sumie też będę po części kontynuował, ale nie zawsze, no ale myślę, że trochę Minecrafta też nie zaszkodzi, jeżeli zacznę grać, jak i nagrywać, bo ta gra na pewno nigdy mi się nie znudzi, tylko po prostu trzeba od niej odpocząć, a... W tym odcineczku chciałem wam pokazać coś bardzo fajnego, co widzicie już właśnie w opisie. Zanim tutaj będę gadał, powiem wam szczęśliwego nowego roku 2016. Dzięki, że oglądaliście mnie praktycznie w ostatnim roku. Mam nadzieję, że będziecie oglądali mnie też w tym roku. No i że po prostu, nie wiem, będziecie mi dawać więcej jakichś wskazówek, jeżeli chodzi o mój gameplay, tak? O mój kanał, wiecie, bo samemu ja tego kanału też nie będę mógł jakoś rozwinąć. To wszystko dzięki wam i dla was, tak? Ja to robię nie tylko, że dla siebie, bo i po części też dla was, wiecie. Uwiecznienie moich, powiedzmy, czy mojego czasu w grach komputerowych itp. No dobra, koniec tutaj gadki. W tym wideo chciałem wam pokazać samą budującą się twierdzę, no i myślę, że ono jest fajne, co? Co wy na to? Chcecie zobaczyć? No to chodźcie, ruszamy, co? Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ogólnie tutaj jest jakiś opis, że to będą niezłe duże lagi. W ogóle opis do tego, gdzie to znajdziecie, zobaczycie pod opisem wideo. Także ja tutaj nie będę dużo gadał, bo już się nagadałem ponad 1,5 minuty. Naciśniemy ten guzik i zobaczymy, jak to będzie działać. O, na razie dzieją się lagi. Ja tu może polecę trochę wyżej. No i tutaj zobaczcie, po naciśnięciu guzika, jak tutaj widzicie, tworzy nam się właśnie taka oto nasza twierdza. Tutaj mamy takie zarąbiste mury, tutaj jeszcze cianki się nie wyładowały, no ale widzieliście, tutaj pistony podnoszą te wszystkie budowle, co jest po prostu niesamowite. Niestety nie mogłem wam pokazać całej tej konstrukcji, jak ona tutaj się buduje, ponieważ mam dosłownie komputer na ropę, że tak powiem, który dobrze nie działa, nie ma dobrej karty graficznej, ale powiedzmy, jeżeli wam się będzie chciało to zobaczyć, po prostu zgrajcie sobie link, tak, który będzie w opisie. Zobaczycie tutaj, jak się to buduje, jeżeli macie tylko dobre komputery, bo na przykład na moim komputerze tutaj FPS skakały pomiędzy 2 a 20, co na przykład uniemożliwiało mi to nagranie. No ale dobra, jak widzieliście, nacisnąłem ten guzik, tutaj stały właśnie te tabliczki i tylko oto te rzeczy na moje EQ, co nie? No i po chwili, po jakichś 2 minutach, powstała tutaj nasza taka oto twierdza samobudująca się. Oczywiście to jest wszystko zmechanizowane. Jeszcze nie wiem, czy to ziomek nie zrobił tutaj komand blokami, ale z tego, co widziałem przez te czanki, bardzo było dużo pistonu. No i mi się wydaje, że zaraz wybierzemy się w dół, chociaż pewnie trochę zniszczymy, bo nie wiem, gdzie tu tak naprawdę iść. Powiedzmy, że tutaj by było nasze wejście, tak? Tutaj by były te mury obronne. Czekajcie, tu jest fosa. Tak, tu jest jeszcze nawet fosa zrobiona. Zobaczcie, jak to pomysłowo zostało zrobione. Tak to oto wygląda. Można to nazwać w sumie arenką, nie tylko twierdzą. Fajnie to wygląda, z góry też. Tyle jest detali i jeżeli to zrobił ziomek teraz tylko i wyłącznie na pistonach, to ja tylko powiem, oh my god. Zaraz tutaj się wybierzemy na dół i zobaczymy, jak to jest. Tylko najpierw będę chciał was tutaj oprowadzić. Zobaczymy, co tutaj w ogóle ziomek zrobił. Tutaj pełno jest jakichś dywanów, ale tak naprawdę mówię, co to ma przedstawiać jakiś... Sorry, nie wiem, dobra, jakiś... Tylko nie wiem co. Jeżeli macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzach. Tutaj mamy o stadninie koni. Lol. I to wszystko zostało wypchane pistonami. Tutaj mamy jakiś rynek. Tutaj także. Tutaj nie wiem, co to ma być. W każdym razie pewno tego jest. I zbieram tylko full wełny, jak i piachu. Wszystko zostało wypchane do góry. Popatrzcie jeszcze raz. Wszystko było zmechanizowane. Tylko jeszcze zobaczymy tutaj na dole, jak bardzo zostało to zmechanizowane. Tu trafiliśmy na redstone. O, tu trafiliśmy na szkło. Szukam jakiegoś wejścia. I dobra. Oh my god. Zobaczcie to wszystko. Cały ten mechanizm wypychający. Full pistonów, full redstone'a. To wszystko tworzy się. O Boże. Zobaczcie, jak głęboko. Czekajcie, zobaczę, czy mam w ustawieniach jasność. Wezmę sobie torcza.
razie było coś ciemno. Lol, zobacz, tutaj wszystko wykosi, zrobiło ten ziomek. I to wszystko skonstruował na pistony. Tutaj nie widzę ani jednego command bloka. Wszystko zostało to zrobione ręcznie, pomysłowo. Oh my god. Wszystko, kurczę, na jeden guzik. Jakie to jest epickie. Nie sądzicie? Ile on tutaj nad tym siedział, żeby to wszystko zadziałało? Jakiś super mózg z redstone'a w Minecraft'cie. Nigdy jeszcze takiego czegoś nie widziałem w ogóle w takiej masie. A tymczasem idę tutaj na razie do góry. No dobra, on tutaj zrobił taką platformę specjalnie chyba. Albo schodził kawał wilgachnej góry. Czy jak mam to rozumieć? O! Lecimy na naszą arenkę. Tak to wszystko wygląda jeszcze raz. Jeżeli wam się podobało, zgrajcie to, co macie w opisie pod wideo, a tymczasem, jeżeli będziecie chcieli widzieć jakieś serie w moim wykonaniu, piszcie z jakiej gry, bo tak naprawdę nie chciałbym na moim kanale prowadzić tylko w Minecrafta, chciałbym jeszcze też robić co innego, tak? Także jeżeli macie jakieś propozycje na ten rok, będę wam bardzo wdzięczny, a tymczasem do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten filmik tylko tak wam się podobał i zapraszam na kolejne, jeżeli tylko chcecie, tak? Jeszcze raz, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia, może już wkrótce, cześć!